Jasiu, cofnąłem się do bardzo dalekich artykułów, takiego 2016, przychodziłem 15, 14 i dotarłem aż do wielkiego pokazu Lamani, tak 3 lata temu, jak zaczynałem chodzić z kamerą i tak sobie pomyślałem, że dawno o tym projekcie nie rozmawialiśmy, który jest tak naprawdę najbardziej zakorzeniony w twoim sercu. I sobie prześledziłem trochę, Lamania w przyszłym roku ma 10 lat. Dlatego takim bardzo naturalnym pytaniem jest dla mnie, czy już w ogóle gdzieś tam świtają u ciebie w głowie pomysły na wielką celebrację tego dziesięciolecia? Wiesz co, przede wszystkim na wielki rozwój. I pracujemy nad tym już od roku bardzo intensywnie, ponieważ szykujemy wielką niespodziankę tuż przed naszym dziesięcioleciem. Będzie nowa kolejna Lamania. Więcej nie mogę powiedzieć na razie. Co to znaczy? Ja ci wszystko powiem. Spokojna głowa, ja ci wszystko powiem. Mhm. Będziesz miał pierwszeństwo. Bo też jak my w ogóle w kuluarach dziennikarze sobie rozmawiamy czasami, no to my już tak tęsknimy za jakimś pokazem Lamani, bo to jest nie tylko pokaz, moda, modelki i wielka celebracja właśnie świata mody, tylko to jest też zawsze bardzo dobra impreza, bo ty tak sprytnie to potrafisz taki miks zrobić. No więc ja ci obiecuję taką super imprezę, natomiast nie będzie to typowy na pewno pokaz i typowe modelki. To będzie coś zupełnie nowego, bo tak jak wiesz, era nowych kobiet mówi, to jest nasze naczelne hasło, że szczęścia można się nauczyć. Ta impreza będzie nowa, to będzie impreza nowej Lamani, nowej ery, ale to będzie, wiesz co, taka impreza radości, szczęścia i wspólnego spędzania czasu. Aczkolwiek nowa Lamania, myślę, że cię bardzo zaskoczy, bo jest to coś zupełnie innego i zupełnie nowego niż dotychczas. A kiedy będziecie wypuszczać jakieś pierwsze teasingi tego nowego projektu? No myślę, że już niedługo. To jeszcze jest w tym roku? Jeszcze w tym roku, tak. Mhm. To jest kwestia jakichś 2 miesięcy.